Cześć, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj mamy poradnik do Kowala z 2023 roku. Myślę, że Kowal to jest naprawdę prosta rzecz, natomiast dużo osób mnie o to pytało, kiedy ten poradnik będzie i tak dalej, więc go nagrywam, bo wypada również go zaktualizować. Żeby tutaj nie przedłużać, na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie. No a my myślę, że możemy zaczynać. Na początku będą takie ogólne informacje o Kowalu, jakie on tutaj ma funkcje i tak dalej. Później sobie przejdziemy do tego, jak pozyskiwać surowce do tego Kowala, czyli tutaj ten metal i kryształ. No i jeszcze wam dogram taką wstawkę o takim kalkulatorze do Kowala, do którego pewnie link będziecie mieli w przypiętym komentarzu. To będzie pierwszy link, zakładam. No i jest to naprawdę przydatna rzecz, więc też myślę, że warto o niej wspomnieć. No i dobrze, na początku ogólne informacje o Kowalu. Przede wszystkim tak, Kowal jest odblokowywany na naszej postaci, gdy osiągniemy poziom 90. Gdy mamy ten 90 level, to możemy sobie tutaj wejść do Kowala, albo dwa razy kliknąć na zbrojownię, jak widzicie, albo jak jesteśmy w zbrojowni, to klikamy na te mieczyki, no i wtedy Kowal również, przechodzimy po prostu do Kowala. Dobrze, jakie on tutaj ma funkcje, bo Kowal ogólnie to jest bardzo dobra rzecz, że tak powiem, jeżeli chodzi o jakieś, no, jakieś zagospodarowywanie itemkami, dlatego że możemy między innymi robić dziurę w itemku, który takowej dziury nie ma i potem do niego wsadzić klejnot. Możemy sobie odzyskać ten klejnot, jak mamy w jakimś itemku, żeby tego gema nie stracić. No ogólnie jest tu sporo przydatnych funkcji, no i teraz każdą po kolei omówię. Jak widzicie, tutaj możemy przeciągać dany itemek, na przykład cyk, no i sobie robić to, co chcemy. Możemy ten item rozmontować, możemy go ulepszyć i tak dalej, ale równie dobrze nawet nie musimy wchodzić do Kowala, tylko po tym 90 poziomie możemy sobie kliknąć prawym na nasz itemek, który nas interesuje, no i również mamy te wszystkie funkcje. I dobra, zaczynamy tutaj, mamy dodaj miejsce na klejnot. No i jak widzicie, albo to kosztuje surowce, które no tą dziurę po prostu w itemku możemy zrobić za surowce, albo za grzybki. Od razu tutaj powiem, że nie ma zupełnie sensu jako gracz free to play marnować surowców po ostatnim poradniku do twierdzy. Nie ma sensu marnować surowców na właśnie takie rzeczy jak jakiś odzysk klejnotu, jak jakieś zrobienie właśnie dziury w itemku, no zamianę runek, no to za grzybki tylko możemy zrobić, ale przede wszystkim na jakieś właśnie odzyskiwanie klejnotu, na jakieś zrobienie dziury nie ma sensu jako gracz free to play. Lepiej sobie poczekać, aż poleci jeszcze jeden itemek, który będzie miał tą dziurę. Lepiej sobie poczekać, aż nam poleci gemik, żeby go wsadzić do nowego itemku, bo po prostu te surowce są wam potrzebne i będą wam potrzebne do ulepszania itemków. Jak widzicie, ja tutaj mam itemki poulepszane razy 18, no i one mi dają po około 500 statystyk dodatkowych, samych tych ulepszeń od Kowala. No a brońka tutaj, no brońka wiadomo, jest liczona tak jakby razy 2, do czego zaraz przejdę, więc brońka z tych ulepszeń mi daje dodatkowo plus 1000 statystyk, więc lepiej te surowce sobie odkładać i generalnie ulepszać za to itemy. Broń Boże, jako gracze free to play nie róbcie no za surowce po prostu, tak jak już powiedziałem, miejsca na klejnot, odzyskiwania klejnotu, ani w ogóle tych surowców na coś innego aniżeli ulepszanie itemków nie zużywajcie. To jest strata, no wiadomo, grzybiarze wszystko robią tutaj za grzyby, robią sobie te dziury i tak dalej, no to jest dość duże ułatwienie dla grzybiarzy, ale jako gracze free to play, tak jak wspomniałem, nie marnujcie, bo nie ma to najmniejszego sensu. No i dobrze, jeżeli chodzi o te funkcje, to tak, tutaj możemy sobie dodać miejsce na klejnot, żeby do, no to działa na każdy itemek, czy to epicki, czy to zwykły, żeby po prostu do takiego itemku móc sobie wsadzić gemika. Jak widzicie, te rękawice nie mają tego slota, powiedzmy, więc mogę im po prostu takowy slot zrobić. Jeżeli chodzi o jakiś itemek, który ma już gema, to ta funkcja zamienia nam się na odzysk klejnotu i również to można zrobić albo za surowce, albo ewentualnie za tutaj grzybki. Jak widzicie, miejsce na klejnot kosztuje 25 grzybków, no a tutaj odzysk klejnotu kosztuje 10 grzybków. No i teraz bardzo istotna sprawa, mianowicie jak odzyskacie sobie klejnot z itemku, to on znika, czyli zostaje wam sam klejnot, a wy no po prostu tracicie ten itemek. To myślałem, że jest jasne, ale dużo osób mnie o to pytało, więc wolę tutaj dopowiedzieć. Jeżeli chodzi o odzysk surowców, to zwraca się tak na dobrą sprawę większość tych surowców. Nie wiem dokładnie ile, na pewno nie 100%, no ale jak widzicie,
No, można powiedzieć, że prawie 100%. Generalnie większość surowców z takiego itemku, jak ja bym teraz na przykład ten trinket sobie tutaj odzyskał, ten klejnot, to większość surowców, które mam zainwestowane w ten itemek, mi się zwróci. Nie całość, ale no jednak mówię, jest to zdecydowanie, no nawet bym powiedział, że chyba z 95%. Także no większość tych surowców tutaj będzie po prostu zwrócona za odzysk tego klejnotu. Od razu tutaj powiem, że jest wyjątek, mianowicie wyjątkiem jest broń z toalety, broń z jakiejś tam wieży, broń ze strefy mroku. Generalnie jak broń nie ma wartości golda, czyli no jest po prostu albo spłukana w kiblu, albo coś takiego, to wtedy tych surowców z niej nie odzyskacie. Więc jak wam tutaj poleci jakaś fajna brońka, tak jak wspomniałem, z wieży, jak wam poleci ze strefy mroku, jak wam poleci z kibla, no w sensie jak ją spłukacie w kiblu inaczej, bo jak poleci z kibla to nie, ale jak ją spłukacie w kiblu, to nie ulepszajcie jej jakoś mocno, myślę, że maksymalnie razy dwa, bo tak razy jeden i razy dwa kosztuje jeszcze te ulepszenia sam metal, potem już dochodzi kryształ, a ten kryształ jest o wiele bardziej no cenny, że tak powiem. Nie ma sensu ich po prostu bardziej niż razy dwa ulepszać, bo tych surowców już nie odzyskacie. Zresztą to wam pokazuję, jak tam próbujecie ulepszyć taki itemek. Mogę na przykład wam pokazać, o zobaczcie, tu mamy broń, która ma dopisek, że ten przedmiot był już w toalecie, więc nie dostaniesz za niego złota. I te itemki generalnie plus oczywiście też bronie z takim dopiskiem lecą właśnie, tak jak wspomniałem, z wieży, ze strefy mroku. Jak spuścicie taką broń w kiblu, to też taki dopisek dochodzi. No i zobaczcie, jak ja chcę ją tutaj ulepszyć, klikając sobie ten plusik na itemek, to mamy dopisane, że ta broń nie ma ceny sprzedaży. Za jej rozmontowanie lub sprzedaż nie otrzymasz zwrotu surowców zainwestowanych w nią u kowala, więc no po prostu nie ma sensu. Jak widzicie, ja na pachołkach poulepszałem tam razy dwa, bo to nie jest jakaś duża strata i to działa tylko z brońmi. Jak macie tu na przykład jakiś inny item, powiedzmy ten trinket, on też ma ten dopisek, że był już w toalecie, no ale jego możemy na spokojnie ulepszać, bo on zwróci tyle, co normalnie itemek. Także tutaj jeszcze to jest bardzo ważne. To działa tak jak mówię, przy odzyskiwaniu klejnotu z takiej broni, przy rozmontowywaniu, tak jak tam mieliście napisane, więc no nie ma po prostu sensu takich broni ulepszać. Widziałem, że dużo osób zrobiło ten błąd w przeszłości, także po prostu pamiętajcie o tym. Dobrze, dalej lecimy, więc to jest po prostu zrobienie slota. Dalej mamy ulepszenie cechy, no i to możemy zrobić poprzez przejechanie tutaj, ewentualnie poprzez plusik na dany itemek i możecie taki itemek ulepszyć sobie. Jak widzicie, ja tu mam wszystko razy 18, to co już powiedziałem, no i to mi daje dodatkowe statystyki. Na początku, jak odblokujecie kowala, nie ma sensu tych itemków za bardzo ulepszać. Jest taka zasada niepisana, żeby itemki, no może razy dwa, bo tak jak mówię, razy jeden, razy dwa nie kosztują praktycznie wcale kryształu, głównie metal w to inwestujecie, więc można tam razy dwa sobie pozwolić. Natomiast jest taka niepisana zasada, żeby itemki jakoś bardziej, razy 5, razy 6 ulepszać dopiero gdy macie jakiś poziom 300+, dlatego że wtedy te itemy rzadziej wymieniacie, nie tracicie tych surowców, a tak to wiecie, no ulepszycie itemek na takim 90 levelu, za 10 leveli, które wbijecie w moment, zmienicie ten itemek, no i te surowce wam tam poniekąd przepadną, a przynajmniej część tych surowców, więc jak się pilnuje, żeby mówić surowców, więc nie ma po prostu to sensu, nie ma co na tak niskim levelu tego ulepszać, lepiej sobie zbierać ten metal, zbierać sobie kryształ i dopiero na jakimś 300+ ulepszyć to bardziej. To jeszcze taka moja wskazówka. No i tutaj, tam w tym kalkulatorze, do którego później przejdziemy, jak wam będę dogrywał tą stawkę, jest napisane i będziecie mogli sobie sprawdzić po prostu, ile będzie was kosztować ulepszenie na jakiś tam poziom konkretny, ile to da statystyk i tak dalej. Tu nie ma jakiejś większej filozofii. Kolejną taką niepisaną zasadą jest to, żeby ulepszać te itemki równomiernie, czyli nie robicie czegoś takiego, że nie wiem, widziałem, dużo osób tak robi, broń sobie ulepsza razy 20, a inne itemy razy 5. Nie ma to sensu, lepiej na przykład wszystkie itemy ulepszyć razy 10 równo i wtedy to no lepiej na tym wyjdziecie, jeżeli chodzi o te statystyki z ulepszeń. Dobrze, więc tyle jeżeli chodzi o to, no i dalej mamy rozmontowanie. Rozmontowanie, które tak na dobrą sprawę jest dość istotne, dlatego że dzięki przede wszystkim rozmontowywaniu dostajecie tutaj, gromadzicie w zasadzie te surowce, czyli metal i kryształ. Możecie rozmontować sobie 5 itemków dziennie, podczas eventu kowala możecie rozmontować ich aż 15 dziennie. Tu jeszcze jedna ważna rzecz, broń maga oraz zwiadowcy jest liczona jako 2 sloty, dlatego że to jest tak jakby broń dwuręczna, ona daje 2 razy więcej statystyki,
charakterystyk niż taka broń wojownika, no i przez to właśnie jest to liczone jako dwa sloty, więc jak rozmontujecie, nie wiem, dwie bronie maga albo właśnie dwie bronie zwiadowcy, to już tutaj będziecie mieli zużytych cztery rozmontowania i zostanie wam tylko jeden slot. Jak wam zostanie jeden slot, to już nie rozmontujecie właśnie broni maga ani zwiadowcy, tylko musicie coś innego. Co jakieś tam wskazówki co do rozmontowywania, no róbcie to codziennie, żeby gromadzić te surowce, wykorzystujcie to 5 rozmontowań, jak wam leci, nie wiem, z misji jakieś itemki śmieciowe, z koła, to po prostu zużywajcie to, żeby codziennie tych 5 rozmontowań starać się po prostu zużywać. Mogę wam tutaj jeszcze wspomnieć, że itemki najwięcej dają, wiadomo, kryształu, itemki epickie, jak tutaj możecie zauważyć, mamy napisane rozmontuj przedmiot, no i jest tam, że daje nam akurat ten pasek 760 metalu, a 1900 kryształu, więc ogólnie... Jeżeli o rozmontowywanie chodzi, to lepiej robić to no epikami, bo dają więcej kryształu, a ten kryształ jest drogocenny. Jak widzicie, ja na tym etapie, gdzie już mam wszystko poulepszane razy 18, metalu mi tutaj nie brakuje zdecydowanie, no a kryształu mam o wiele mniej, więc no ten kryształ jest o wiele bardziej cenny, że tak powiem, jako surowiec u kowala. Itemki zwykłe, bo takie oczywiście no nie da rady rozmontowywać codziennie 5 epików, to nawet najwięksi wariaci nie robią w tej gierce, więc warto się starać, żeby rozmontowywać, jak już rozmontowujecie itemki zwykłe, to takie, które dają dwie statystyki, bo zobaczcie, ja tutaj na przykład, o, ten pierścionek daje mi tylko inteligencję i jak widzicie, on jest, no daje nam 3700 metalu, natomiast kryształu daje nam tylko 38. No a jeżeli chodzi o takie itemki, które dają mi tych statystyk no podwójnie, czyli tu na przykład mamy siła i inteligencja w tych rękawicach, tutaj mamy zręczność i szczęście, jeżeli chodzi o ten trinket, to one mi dają tego kryształu zdecydowanie więcej, na przykład ten trinket 150, te rękawice 169, także po prostu starać się rozmontowywać itemki, które dają dwie statystyki, bo dzięki temu dostajemy więcej tutaj odłamków. Tak to wygląda. Jeżeli jeszcze chodzi o rozmontowywanie, to na przykład grzybiarze często robią tak, że kupują na zapas epiki, zmieniają wygląd tych epików i po prostu sobie rozmontowywują te epiki. Ja na przykład coś takiego robiłem tutaj na magu do momentu przejścia na golda, teraz już się staram unikać, żeby tego golda nie marnować na kupowanie epików, natomiast na innych kontach w dalszym ciągu to robię, bo po prostu głównie to robię podczas eventów kowala, no bo wtedy wiadomo, przez 3 dni, jak jeszcze mamy event kowala połączony z eventem epickim, przez 3 dni możemy rozmontować 45 epików i to nam daje naprawdę fajnego boosta. Jak jeszcze zmieniamy wygląd tych epików, co możemy sprawdzić w tym kalkulatorze do kowala, do którego niedługo przejdziemy, to wtedy możemy sobie, bo to jest kolejna w ogóle funkcja kowala, zmiana wyglądu, ona nie działa oczywiście na zwykłych itemkach, natomiast działa na tutaj itemkach epickich i możemy sobie wygląd zmienić na przykład tutaj paska na taki, który aktualnie posiadamy w klaserze. No jest to logiczne, bo ludzie by sobie zmieniali na taki, co nie mają i by sobie uzupełniali klaser, więc na takie itemki, które mamy w klaserze, możemy ten wygląd zmieniać. Po co to robić? Właśnie głównie po to, żeby w zależności od tego, jaki tutaj mamy wygląd, to on takiej ilości metalu i kryształu daje. Więc no dzięki temu kalkulatorowi można sobie sprawdzić, na jaki wygląd zmienić dany itemek, żeby po prostu dał nam najwięcej metalu i kryształu. No i właśnie ja to robię podczas eventów epickich plus kowala, rozmontowywuję sobie takie epiki, które dają najlepsze wartości tego kryształu i metalu i tak to sobie farmię, tak mogą robić grzybiarze, ale to powiem więcej właśnie w tym kalkulatorze do kowala. Oprócz tego jeszcze zmiana wyglądu, no wiadomo, możemy sobie zmienić wygląd itemków na postaci, żeby tutaj ładnie postać wyglądała, tak też dużo osób robi, no i można to zrobić również tutaj po osiągnięcie trendsetera w tym naszym klaserze, można tylko itemki epickie, no ale w późniejszej fazie gry już raczej tylko itemkami epickimi się posługujemy, więc można również tego trendsetera dzięki temu łatwo zrobić. No więc to jest kolejna funkcja, której tutaj nie ma, ale jak klikniecie prawym na itemek, to ona się pojawia, no i ostatnia funkcja to jest zamiana run, również bardzo fajna rzecz, bardzo tutaj no myślę, że przydatne to, co wam już powiedziałem, bo po prostu jak nam poleci jakaś runka ze sklepu, a będzie to jakaś słaba broń albo coś takiego, na przykład nie wiem, mamy super broń na 3 staty, super rozrzut i w niej mamy 55% runę, a poleci nam broń jakaś na 5 stat i ona ma na przykład runkę
no powiedzmy 60%, czyli maksa, no i w bardzo prosty sposób możemy sobie te runy zamienić. Klikamy tutaj prawym na itemek zamień runy, no i jak widzicie mamy po lewej stronie jaki itemek w jakim itemku zamieniamy tą runę, no i wszystkie nasze w tym przypadku akurat bronie, które posiadają runy, które są oczywiście... No tutaj jak patrzę to epickie, bo nie mam żadnej zwykłej, no ale tak jak mówię, wszystkie bronie jakie mamy aktualnie w ekwipunku możemy wybrać, tu możemy sprawdzić, no i taka zamiana run kosztuje 20 grzybków. Tu na przykład wybieramy tą, kliknąłbym tak, no i wtedy ta broń by miała 60%, a ta broń by miała 59%. To jest chyba logiczne, myślę, że nie ma co tutaj tłumaczyć. Można oczywiście zamieniać pomiędzy te runy, pomiędzy itemkami epickimi a zwykłymi, jak widzicie tutaj do wyboru do koloru, więc można jak ktoś posługuje się zwykłą bronią, co jest dziwne, to wiadomo, zwykłej broni z maksymalną runką nie znajdziemy, bo to musi być broń epicka, żeby to 60% poleciało, ale możemy sobie na przykład z epickiej broni na zwykłą wrzucić 60 i z tym już nie ma problemu. No i chyba tyle, nie? Chyba tyle, to jest raczej logiczne. Tutaj te runki możemy dowolnie wymieniać, możemy na swoich pachołkach wymieniać i tak dalej, więc no tu akurat tego nie zrobicie za surowce, tylko za grzyby, nawet lepiej, bo pewnie co niektórych by kusiło, a tak jak wspomniałem, nie ma sensu na nic innego jako gracz free to play, aniżeli ulepszenia itemków tych surowców wydawać u tego kowala. Dobrze, tyle, chyba tyle z omówienia takich funkcji. Czy ja wam coś tutaj jeszcze powinienem powiedzieć? To wam powiedziałem, kupowanie epików plus zmiana wyglądu wam powiedziałem. Aha, jeszcze mogę dodać, jeżeli chodzi o to ulepszanie itemków, to oczywiście wiadomo, kosztuje to surowce, no i ulepszanie zwykłych itemków jest generalnie tańsze, no tu jest jakby logiczne, epiki za więcej je możemy rozmontować, dają więcej kryształu. Natomiast jeżeli chodzi właśnie o tutaj ulepszanie, no to zwykłe itemy można o wiele taniej ulepszyć na jakiś wyższy poziom niż itemki epickie. To kolejna sprawa, to wam powiedziałem i to wam powiedziałem. Dobrze, czyli chyba wszystko. Jeżeli chodzi o jakieś tam ulepszanie, no to wiadomo, skupiamy się głównie na swojej postaci. Jak na swojej postaci już mamy itemki razy 20 i tutaj nam się zaczyna odkładać znowu metal i kryształ, to możemy zacząć ulepszać sobie itemki pachołków bardziej. Tylko no to już trzeba mieć ten zapas, żeby potem jak wymieniacie jakiś item i tak dalej, to móc go ponownie ulepszyć razy 20. No to jest myślę, że dość długa droga. Jak widzicie tutaj już ma ponad 600 dni W50, ja tu mam na razie razy 18 wszystko. No a starałem się jak najlepiej gospodarować tymi surkami na tym serwerze. I tu w ogóle mam jedne z lepszych ulepszeń od kowala na serwerze, nie? Więc no tak jak wspomniałem, jeżeli o to chodzi, to nie jest takie proste. Itemki u pachołków, jak zaczynałem klikać lochy, ulepszyłem sobie razy 2, no bo to kosztuje tylko metal. No a co byście nie zrobili, jak dobrze byście tymi surkami nie gospodarowali, to i tak zawsze na koniec końców będziecie mieli tego metalu więcej, aniżeli kryształu. No widzicie jak to wygląda, ludzie mają ponad 10-15 milionów metalu, a tego kryształu o wiele mniej, także nie jest to takie proste, żeby dobrze gospodarować po prostu tym, no bo... No mówię, no nie dacie rady codziennie rozmontować 5 epików, ciężko, wiem, że są tacy ludzie i jakieś tam jednostki się trafią, no ale generalnie zawsze będziecie musieli rozmontować też te zwykłe itemki, no a one zdecydowanie tego metalu dają więcej, nawet te na 2 staty. Dobra, chyba wszystko wam powiedziałem, teraz możemy przejść do tego, skąd pozyskiwać surowce do kowala, jak generalnie... Można tutaj zdobyć ten metal, ten kryształ i tak dalej. Więc tak, po pierwsze jest to oczywiście rozmontowywanie. Tak jak już powiedziałem wcześniej, może to jest w ogóle główne źródło, można powiedzieć, surowców do kowala. No i wiadomo, tak jak powiedziałem, w zwykły dzień można 5 razy rozmontować, w event kowala 15 razy. Oczywiście wiadomo, najszybciej pozyskujemy te surowce poprzez właśnie no, zmienianie wyglądu epików na taki, który daje najwięcej metalu i kryształu, i rozmontowywanie. To jest oczywiście opcja dla grzybiarzy, natomiast nawet jak jesteście graczem free to play, to starajcie się codziennie te 5 rozmontowań wykorzystywać, starajcie się rozmontować zwykłe itemki, które dają 2 statystyki, żeby dostać więcej tego kryształu. No i w zasadzie nie tyle, nie? To jest takie, tak jak mówię, takie główne źródło. Co oprócz tego? Oczywiście jakieś wydarzenia eventowe. Jak mamy event kowala, to nam lecą z misji jakieś odłamki kryształu i metalu, więc to kolejna sprawa. Jakieś elevatory, z których leci naprawdę dużo tych odłamków, tych surowców w ogóle do kowala. Jakieś legendarne lochy, z tego leci mniej, no ale też. Oczywiście tutaj jak mamy już kółeczko 2.0, czyli to po odblokowaniu podziemia, to
również, jak widzicie, tutaj mamy kryształ do zdobycia. Możemy ten kryształ również sobie tutaj z kości wydropić, więc to też jest jak najbardziej spoko. Jak mamy event kowala, to chyba ten kryształ jest nawet razy dwa, jak się nie mylę, tak samo tutaj z kółka, więc no to są takie główne, myślę, źródła. Przede wszystkim rozmontowywanie, no ale Helevator, w ogóle odkąd wyszedł Helevator, to on daje bardzo dużo tego kryształu. No i mówię, no jakieś kółka, jakieś kości, jakiś event kowala, to wtedy z misji też lecą paczki z tymi surowcami. Także no nie ma tutaj nic skomplikowanego. To są takie główne, powiedzmy, źródła naszych surowców od kowala. Dobrze, no i chyba tyle, jeżeli chodzi o kowala. Nie jest to naprawdę nic skomplikowanego, jest to wszystko dość proste. No kowal, można by powiedzieć, że troszeczkę taki no pay to win, dlatego że w teorii macie możliwość zrobienia tego miejsca na klejnot za same surowce, tak samo odzyskać ten klejnot. No runek nie zamienicie, tu musicie wydać grzyby, no ale w teorii to jest, ale tak jak powiedziałem na samym początku, jako gracze free to play nie zużywajcie na to surowców. Lepiej jest to zostawić, lepiej sobie te surowce przechomikować i potem jakoś bardziej ulepszyć itemki. Zawsze wam tam prędzej czy później poleci gemik, którego potrzebujecie, zawsze wam poleci itemek z dziurą, którego byście potrzebowali, także nie ma co. No, jeżeli da wam to jakiś, nie wiem, niesamowity upgrade postaci, powiedzmy, nie wiem, macie jakąś brońkę, która wam daje 200 średnich i jest w ogóle idealna, ale nie macie w niej dziury, no to wtedy się można zastanowić, żeby za te surowce zrobić tą dziurę, no ale na ogół się tego nie robi i raczej starałbym się, no powiedzmy, wiecie, jakoś tak unikać tego, generalnie unikać. No i dobrze, chyba wam wszystko powiedziałem, jeżeli chodzi tutaj o kowala. Jeżeli czegoś nie dopowiedziałem, jeżeli coś źle powiedziałem czy coś takiego, to piszcie w komentarzu, dopytujcie, chętnie tam dopowiem ewentualnie. No a my teraz myślę, że przejdziemy do wstawki, którą nagram właśnie z tego poradnika, w sensie z tego kalkulatora do kowala, tam też to omówię, jak to działa i tak dalej. No i my już chyba będziemy kończyć, więc tu się pewnie gdzieś pojawi wstawka. Dobrze, więc teraz przejdziemy sobie do tego kalkulatora do kowala, o którym już wcześniej wspominałem. Link do niego pewnie będziecie mieli w przypiętym komentarzu pod tym filmem, pewnie to będzie pierwszy link. No i generalnie, jak widzicie, to jest ogólnie większa strona, ja wam to zrobię w takim oknie standardowo. Możecie tutaj wybrać język w prawym górnym rogu, możecie wybrać albo niemiecki, albo angielski. Ja sobie oczywiście wybrałem angielski, no i myślę, że większość tak zrobi. No i co tutaj mamy? Mamy dwie zakładki. Po pierwsze to jest to rozmontowywanie, jak widzicie, czyli tutaj możemy sobie wybrać jakiś itemek, jakie on ma statystyki i tak dalej, i możemy tutaj, no mamy pokazane, jaki na przykład jego wygląd, to co już wam wspominałem wcześniej, da nam najwięcej surowców do tego kowala przy rozmontowywaniu. No a druga zakładka to jest zakładka upgrade, gdzie po prostu również możemy sobie jakieś tam uzupełnić statystyki itemku, no i będziemy widzieć, ile nam dany itemek da, powiedzmy, statystyk na jakimś ulepszeniu, ile to będzie nas kosztować i tak dalej. No to jest chyba logiczne, chyba powtarzam dzisiaj i tak dalej, akurat mam taki mood, że tak powiem. Dobra, lecimy do pierwszej zakładki, no i tutaj to jest, myślę, że dość proste. Wybieramy sobie, dla jakiej klasy jest dany itemek. No tu jakby wiadomo, to jest, myślę, dość logiczne, więc wybierzmy sobie dla Magusia. No i dajmy na to, że będziemy, może sobie, wiecie co, w jakiś na przykładzie swoim, ze swojego maga tutaj pouzupełniam to wszystko. No i dobra, mamy klatę, mamy tutaj 824 pancerza, 775 statystyk, no i to jest ta klata. Dobra, przechodzimy do tego. Maguś, wybieramy, czy to jest itemek na jedną statystykę, czy to jest itemek na dwie statystyki, na trzy czy na 5. Oczywiście na jedną i na dwie, wiadomo, to tu nam na przykład się chowa ten, no coś takiego, nie? Żeby tutaj zmienić wygląd na maksymalną możliwość i możliwą ilość tych surowców, no bo zwykłego itemku wyglądu nie zmienimy, to jest jakby logiczne. No i dobra, tutaj oczywiście po co to jest dla zwykłych itemków? No jak mamy jakiś zwykły itemek poulepszany, to tu nam wszystko pisze, ile on nam da po rozmontowywaniu i jak to wygląda, nie? Ale dobra, bierzemy sobie to. No i tutaj mamy listę rozwijaną, wybieramy, czy jest to broń, czy jest to, oczywiście tu mi trochę ucina, ale to nieważne, czy jest to klata, no i wszystkie generalnie itemki. Jak wybierzemy sobie na przykład wojownika, no to będziemy mieli tutaj itemki wojowników, nie? To jest też logiczne. Dobra, wybieramy Magusia, wybieramy tą klatę.
No i okej, pierwsza zakładka to jest item armor, czyli ile dany itemek ma pancerza. W naszym przypadku jest to 824, cyk. Tutaj mamy no najwyższy atrybut tego itemku, czyli wiadomo, jak mamy itemek 300-towy, no to po prostu wybieramy, jakie on nam daje statystyki. 775 w moim przypadku, jeszcze sobie tutaj zerknąłem, więc tak, 775, no i tutaj mamy upgrade, czyli razy ile ten itemek jest ulepszony. Zostawiamy puste, jeżeli wiadomo, no nie jest wcale ulepszony, natomiast może być razy 5, może być tutaj razy 20, a jak damy 21, no to już nam się zapala tak jakby na taką czerwoną poświatę, no bo razy 21 itemków nie możemy ulepszyć, maksymalnie można je ulepszyć razy 20. To myślę, że jest logiczne. No i zobaczcie, pokazuje nam, jaki wygląd tego itemku da nam najwięcej, czyli jeżeli damy sobie ten wygląd, czyli zostawimy to co jest, to mamy najwięcej metalu. Jeżeli zmienimy sobie na taki, tu nam w ogóle wszystko pisze, zobaczcie. Jak najedziemy, to stracimy na przykład, gdy zmienimy sobie na ten środkowy, to stracimy 381 metalu, a zyskamy 235 kryształu. Natomiast jeżeli sobie weźmiemy... Tu w ogóle też procenty są, zobaczcie. Jeżeli sobie weźmiemy ten itemek, no to stracimy tylko 29 metalu, a zyskamy 206 kryształu. Ja przeważnie wybieram ten ostatni, ten trzeci, no bo to jest tak najbardziej zbalansowane pomiędzy właśnie kryształem, a tutaj metalem. Więc no to jest myślę, że logiczne. Tutaj mamy jeszcze pokazane, jak to wygląda po wrzuceniu do kibla. Zobaczcie, że na przykład jak wrzucimy do kibla i nam wyleci klata dla woja, to będzie to ten wygląd. No i zobaczcie, że mamy napisane tutaj w ogóle w tym momencie, tak, w tym momencie mamy napisane, ile nam da w ogóle ten itemek i faktycznie to się zgadza, natomiast jak nam się zmieni w klatę wojownika, no to będziemy na minus i z metalem i kryształem, a jak nam wyleci klata dla zwiadowcy, no to jeszcze bardziej będziemy na minus, nie? Więc tak to się prezentuje, no bardzo pomocna rzecz, zwłaszcza dla grzybiarzy, no ale myślę, że nie tylko, ktoś tutaj się może pobawić, poustawiać jakieś inne rzeczy, tutaj tak samo jak na przykład damy ulepszenie razy 5, no to zobaczcie, że nam pokazuje, za ile to możemy rozmontować. I tu też jak najedziemy, to mamy ile za samo rozmontowanie plus ile jeszcze z ulepszeń nam dochodzi. Czyli na przykład jakbyśmy mieli to ulepszone razy 5, to dochodzi nam 30, prawie 9 tysięcy z ulepszeń tego metalu, no i tutaj 14,5 tysiąca kryształu z ulepszeń, więc no myślę, że fajna rzecz, myślę, że naprawdę pomocna. Ja tutaj, jeżeli chodzi o ulepszanie, to za bardzo nie używam, ale żeby wiedzieć, na jaki wygląd zmienić, żeby dostać za to więcej właśnie metalu i kryształu, jak najbardziej używam tego praktycznie na co dzień, więc bardzo, ale to bardzo fajna rzecz. Dobrze, przejdźmy teraz dalej. No i teraz mamy upgrade, czyli możemy sobie sprawdzić, jak to wygląda, jeżeli chodzi o ulepszenia danych itemków. No i dobrze, zróbmy sobie to również na moim przykładzie. No i powiedzmy, że weźmiemy sobie 300-towy epik, bo takie mam na sobie. Nie będziemy tu zaznaczać, bo tu musimy zaznaczyć, czy jest to, wiadomo, no tutaj wybieramy, czy jest to na jedną statę, czy na dwie, czy na trzy, czy na pięć. To jakby logiczne. Tu zaznaczamy, czy jest to broń albo maga, albo zwiadowcy, bo tak jak powiedziałem, to jest liczone troszeczkę inaczej, bo to są bronie tak jakby dwuręczne, zabierają dwa sloty przy rozmontowywaniu, ale to już wspominałem wcześniej, także to sobie zostawimy odznaczone. No i teraz weźmiemy najwyższy atrybut tego itemku, weźmy, że to są na przykład te rękawice, czyli tutaj 711, czyli tak 711, no i cyk, i jak widzicie, o, tu mi trochę w ogóle wywaliło, myślałem, że to będzie troszeczkę mniejsze. Dobra, jeżeli chodzi o to, no to jak widzicie, mamy tutaj wszystko napisane. Mamy koszty, możemy sobie wybrać, czy to jest pojedynczy koszt każdego ulepszenia, czy to jest koszt taki ogólny, całościowy. Możemy sobie tutaj również wybrać, jeżeli chodzi o odzysk, czyli jeżeli byśmy te rękawice chcieli rozmontować, no to również możemy sobie ustawić, czy to rozmontowywanie ma nam pokazywać, że będzie to w całości, czy ile stracimy po prostu, czy ile procentowo stracimy. Więc no, jak widzicie, bardzo dużo opcji. No i teraz tak, wybierzmy sobie, no powiedzmy, że zrobimy coś takiego, no i zobaczcie, mamy tutaj na górze jedynkę, dwójkę, trójkę aż do dwudziestki, bo to są po prostu te ulepszenia, no i mamy
ile po ulepszeniu razy 1, razy 2, razy 3 i tak dalej będą nam te rękawice dawać. Mamy tutaj też na końcu ile łącznie, czyli jakbym wszystko ulepszył razy 20, w sensie no te rękawice, to łącznie by mi one dały 571 dodatkowo statystyk z samych tych ulepszeń. No i tutaj mamy ile to kosztuje. Na początku, jak widzicie, razy 1 kosztuje tylko metal. Potem mamy razy 2, no głównie też metal i troszkę tam kryształu. No i od razy 3 już się zaczyna, że tego kryształu zaczyna to kosztować coraz więcej. Zobaczcie, że w ogóle na razy 10 jest jeszcze porówno, ale tutaj od razy 11, no to już niestety zaczynamy więcej płacić za ulepszenie kryształu, aniżeli właśnie metalu, dlatego potem powstają takie dysproporcje. No i dobra, tu myślę, że wszystko logiczne. Mamy też na samym końcu, jakbyśmy to ulepszyli razy 20, mamy tutaj łącznie ile zapłacimy za to metalu i kryształu, jak widzicie 590 tysięcy metalu, 817,5 tysiąca kryształu. No i potem mamy stratę, czyli każdy, to co wam powiedziałem, nie odzyskujemy 100% tych surowców, które zainwestujemy w taki itemek, mamy tutaj stratę. Możemy sobie ustawić procentową stratę, no i zobaczcie, razy 20 nasza strata ogólnie metalu wyniesie, jakbyśmy to już mieli razy 20, wyniesie nam 7,55%, no i kryształu 6,16%, więc no to nie są duże liczby, no ale jednak przy razy 20 to już może zrobić zdecydowanie jakąś tam różnicę. No i chyba tyle, nie? Mamy tutaj, wiadomo, to procentowe to nie jest aż takie widoczne, możemy sobie dać tutaj, jak mamy total. Aha, tu jak ustawimy sobie total, to mamy od razu, biorąc pod uwagę też te poprzednie ulepszenia, a jak wybierzemy sobie lost, to mamy po prostu za każde ulepszenie osobno to napisane. Więc no, to też można do wyboru, do koloru sobie ustawić jak tylko chcemy. Dobra, co tutaj więcej? Mamy oczywiście, no w sumie możemy sprawdzić, czy to się zgadza, że tak powiem. Ja teraz, żeby ulepszyć to razy 19, muszę zapłacić prawie 60 tysięcy metalu i prawie 105 tysięcy kryształu. Czy to się zgadza? Patrzymy sobie 19, no i dokładnie, tak. Jak widzicie, mamy 59 tysięcy 988 metalu, no i 104 979 kryształu. Wcześniej powiedziałem metalu, chyba metalu. Więc wszystko się zgadza, mamy ładne koszty, mamy tutaj no dosłownie wszystko. Potem możemy sobie przejść z powrotem do tej zakładki rozmontowywanie, zobaczyć ile nam to da. No generalnie bardzo, ale to bardzo przydatna rzecz. No i każdemu polecam się z tym zapoznać, posprawdzać sobie, no i ogólnie tego używać, bo moim zdaniem jest to naprawdę fajne. A my teraz przechodzimy do dalszej części filmu. No a ja tymczasem myślę, że mogę wam dziękować za oglądanie, dziękować za tutaj obecność pod tym filmem. Oczywiście subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi. Oczywiście zostawiajcie kciuka w górę, pamiętajcie o tym. Wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są przy piętym komentarzu oraz opisie. I w zasadzie wszystko. Myślę, że tutaj raczej starałem się powiedzieć to, co musiałem. No a oczywiście jak czegoś nie zrozumieliście, tak jak już powiedziałem, jak coś tam było niejasne i tak dalej, to pytajcie w komentarzu. Ja wam pięknie dziękuję za uwagę, pięknie wam dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!